Dobry wieczór Państwu. Dzięki Jurku za zapowiedź i dziękuję za miły podkład muzyczny. Proszę Państwa, Józef Mackiewicz, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy, mówił, że tylko prawda jest ciekawa. I my też wychodzimy z tego założenia, że tylko prawda jest ciekawa, a kłamstwo trzeba odrzucić. W związku z tym założyliśmy Kongres Mediów Niezależnych, żeby odrzucić to kłamstwo medialne, które nas otacza. Ponieważ taką grupą twórców, którzy pokazują Polskę i Polaków prawdziwie, są autorzy filmów dokumentalnych. Ewa Stankiewicz chyba już jest na sali, nie wiem, jesteś Ewa? Pan Grzegorz Braun, pan Robert Kaczmarek, inni autorzy, którzy tutaj się z Państwem będą spotykać przez te parę dni, będą pokazywać swoje filmy. No to pomyśleliśmy, że trzeba zrobić taki festiwal filmów niezależnych po to, żeby się kłamstwu przeciwstawić i żeby dochodzić do prawdy. A poza tym, z mojego punktu widzenia, jako dziennikarza przez całe życie zawodowe, to jest bardzo, te filmy są bardzo ważne, bo one ratują honor dziennikarstwa polskiego. Dlatego, że nie idą w propagandę, nie idą w fałszerstwa, pokazują polskie wartości, a nie Polskę nihilistyczną, tak jak to pokazują główne ośrodki telewizyjne w tej chwili, usiłując nam wmówić, że ich obraz Polski jest obrazem prawdziwym. Wiemy, że tak nie jest. Filmy, które dzisiaj Państwo zobaczą, które zobaczą Państwo w następnych dniach, filmy też, które wpłynęły na konkurs festiwalu, pokazują, zbliżają się do prawdy o Polsce, starają się pokazać prawdę o Polsce i to jest ich największa wartość. Ja bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim ludziom, którzy pracując społecznie przyczynili się do tego, że ten festiwal mogliśmy zainaugurować w Ełku, że możemy się spotkać i z twórcami, i z publicznością. To jest wszystko praca czysto społeczna, bez ani jednej złotówki. Dziękuję panu bardzo serdecznie, a dziękuję przede wszystkim księdzu biskupowi Jerzemu Mazurowi, dzięki którego życzliwości i wsparciu ten festiwal mógł się odbyć i dziękuję panu prezydentowi Ełku, panu Tomaszowi Andrukiewiczowi, którego też życzliwość i spowodowała, że możemy się tutaj spotkać. Wszystkie osoby, które organizują ten festiwal, działają czysto społecznie. Tak samo jak twórcy filmów, którzy to przyjechali jakby z odruchu serca. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Życzę miłych spotkań, miłych projekcji filmowych i tego, żeby w nas ten zapał i chęć do zbliżania się do prawdy o Polsce została na długo, długo. Tak długo, jak to będzie potrzebne, a to chyba zawsze będzie potrzebne. Dziękuję jeszcze raz i miłych.